Jesteśmy. Witam wszystkich, widzów z Facebooka, jak i z Instagrama, na wywiadzie z panem posłem Przemysławem Koperskim, członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ważnych aspektach związanych z polską polityką ekologiczną. Wobec czego? Czy mógłby pan nam coś powiedzieć o pana pracy w wyżej wymienionej komisji i pana działalności? To jest dobre pytanie, ponieważ kwestie ochrony, przepraszam, jeszcze telefon miałem, bo jestem cały czas w biurze, ponieważ kwestie ochrony środowiska są nie tylko dla mnie ważne osobiście, ale ważne również dla klubu parlamentarnego, który reprezentuję. Ja osobiście jestem członkiem właśnie Komisji Ochrony Środowiska i również jestem szefem zespołu antysmogowego. To jest zespół, który szczególną uwagę przywiązuje do spraw związanych z ochroną powietrza i monitorujemy te wszystkie niekorzystne zmiany, które zachodzą w tym zakresie, ale też sugerujemy jakieś rozwiązania, które można byłoby wprowadzić w Polsce. Jak te osoby, które zajmują się jakby tym aspektem, wiedzą, że ostatnio został zmodyfikowany między innymi program Czyste Powietrze. Część z tych propozycji, które wypracowaliśmy w ramach zespołu antysmogowego, zostało w tych rozwiązaniach ujętych, ale nie wszystkie. No teraz myślę, że w ciągu najbliższych 10 dni będzie kolejne posiedzenie zespołu antysmogowego, gdzie będziemy rozmawiać na temat ewidencji budynków, które są odpowiedzialne między innymi za niską emisję w Polsce. Dobrze, a mógłby pan nam coś więcej powiedzieć na temat tego programu Czyste Powietrze? Jak to wygląda? To musiałbym chyba tylko krytyczne uwagi od strony rządu kierować. Generalnie ja uważam, że taki program jak program Czyste Powietrze powinien być wdrażany nie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a przez gminy. To gminy powinny być operatorami. Teraz wprawdzie fundusz w jakiś stopniu stara się angażować te gminy, ale to jest taka proteza. Ja uważam, że to gminy powinny być dysponentami tych środków finansowych i to one powinny te środki finansowe przekazywać mieszkańcom, otrzymując za to jakąś niewielką kwotę, jakiś procent od zarządzanych środków finansowych. I ponieważ to gminy wiedzą najlepiej, gdzie są te najbardziej szkodliwe źródła emisji zanieczyszczeń i gdzie w pierwszej kolejności ta pomoc powinna trafić, a w tej chwili są też tylko i wyłącznie pośrednikiem. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska mają też wąskie gardło. To wynika z ilości zatrudnionych osób i spektrum spraw, którymi się zajmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Gdyby przekazać to do gmin, w całości zdecydowanie ten program inaczej by wyglądał. Chcę również odnieść się do kwestii finansowych. Pamiętamy, że 3 lata temu, kiedy startowano z tym programem, obiecano przeznaczyć w ciągu 10 lat 103 miliardy złotych na jego realizację. Minęło 30% czasu i do tej pory te środki finansowe można jakby określać, nie wiem, no, w promilach czy tam w niewielkich procentach, ale na pewno nie zaangażowano 30 miliardów złotych, tak? I na dzień dzisiejszy, dostrzegając oczywiście te pozytywne rzeczy, które dzieją się w Polsce z udziałem programu Czyste Powietrze, to jednak uważam, że można było w tym okresie czasu zrobić zdecydowanie więcej i przede wszystkim od strony jakby organizacyjnej i finansowej. Dobrze, a więc jak wygląda sytuacja ekologiczna Polski na tle innych krajów europejskich? No to też jest fajne pytanie, dobre pytanie, ponieważ te dane są jakby ogólnodostępne, ale pewne z nich obrazują, jak daleko jesteśmy w tyle. Najlepszym przykładem jest ten wykaz najbardziej zanieczyszczonych pod względem jakości powietrza miast
w Europie, czy miast na świecie. I z tych miast europejskich 36 miast znajduje się na tej liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast. I to pokazuje, jak daleko jesteśmy z tyłu. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy, to bardzo wiele dni mamy przekroczone te normy jakości powietrza. W szczególności to widać tutaj w tym naszym regionie, w Kotlinie Żywieckiej, w okolicach Rybnika, aglomeracji śląskiej. To wszędzie te normy są bardzo poprzekraczane. Co więcej, chcę również powiedzieć, że główny inspektor ochrony środowiska, główny inspektorat ochrony środowiska są bardzo oporne, jeżeli chodzi o wnioski dotyczące lokalizowania nowych stacji pomiaru jakości powietrza. Są oczywiście te prywatne stacje, ale one nie mają certyfikatów, nie mają homologacji i przez to jakby urzędnicy w ministerstwie nie traktują tych danych w sposób jakby ostatecznie wiążący. Takie wiarygodne dane, mówią, są tylko i wyłącznie z tych homologowanych stacji pomiarowych. A tych stacji jest niewiele. Jest wiele miejscowości, które dopominają się od dłuższego czasu o takie stacje, żeby i mieszkańcy, i władze centralne widzieli, co się dzieje, ale niestety jest opór w tym względzie. Więc na tle Unii Europejskiej wypadamy źle, jeżeli chodzi o ochronę powietrza, bo są też takie obszary, w których wyglądamy całkiem nieźle. Między innymi tutaj mowa chociażby o kanalizacji w ostatnich latach i gospodarce ściekowej w ostatnich latach, odkąd weszliśmy do Unii Europejskiej, praktycznie bardzo dużo się tutaj zmieniło i poprawiliśmy kwestię jakby zagospodarowania ścieków. Ilość podłączonych budynków znacznie wzrosła, oczyszczalnie ścieków też praktycznie obejmują większość gmin w Polsce, więc tutaj jest na pewno to miejsce, którym możemy się pochwalić, ale jeżeli chodzi o ochronę powietrza, jest katastrofa. Również jeżeli chodzi o ochronę lasów, ja wiem, że w Polsce jest taka narracja, że sadzimy drzewa i w ten sposób jakby dbamy o środowisko i dbamy o czyste powietrze, ale prawda jest również taka, że te wycinane drzewa tu kilkudziesięcioletnie, żeby jakby odzyskać ich wartość, to też musielibyśmy czekać 100 lat, a kto z nas będzie żył jakby 100 lat. Także te wartości przyrodnicze są niszczone. Co więcej, wyroki Trybunału Europejskiego nie są przestrzegane. To wystarczy spojrzeć czy na przekop Mierzei Wiślanej, czy też chociażby na, czy chociażby, mam taki pogłos, przepraszam bardzo, i czy Puszczy Białowieskiej. Także to są te miejsca jakby najbardziej spektakularne, gdzie nie dba się o środowisko, nie dba się o przyrodę. No, my jako parlamentarzyści zwracamy na te problemy, na te aspekty uwagę rządzącą. W takim razie, jak według pana Polska zmieniła się na przełomie ostatnich 5 czy 10 lat pod względem ochrony środowiska? Jakie zaszły zmiany i czy są to zmiany pozytywne czy negatywne? No, znowu musiałbym mówić pewnie kilkanaście minut albo kilkadziesiąt, ale skupię się na dobrym przykładzie, który jakby obrazuje podejście do przyrody obecnej ekipy. Jest to słynne Lex Szyszko, tak, które pozwoliło deweloperom wycinać lasy i budować tam budynki. To jest przykład również rozszerzenia, taki dobry z naszego terenu, rozszerzenia pasa ochrony linii kolejowej, w którym można wycinać drzewa, co uważam za sytuację też jakby niezrozumiałą i po prostu złą, gdzie kiedyś ten pas ochronny wynosił 6 metrów od torowiska i tylko w tym pasie można było wycinać drzewa, a teraz rozszerzono ten pas ochronny i wszystko po jednej i po drugiej stronie torowiska po prostu można wycinać i setki, tysiące drzew są wycinane w zgodzie z tym nowym prawem, przeciwko czemu ja osobiście
protestują mieszkańcy chociażby na linii Cieszyn-Goleszów, gdzie ta wycinka ma miejsce, ale ta sytuacja dotyka całego kraju, bo te zmiany w przepisach obowiązują na terenie całego kraju i tu wydaje mi się, że no nie mamy zbyt dużych sukcesów. Może teraz się coś zmieni, ale no nie mieliśmy ostatnio szczęścia do ministrów, którzy tą tematyką jakby się zajmowali. Jest też jakby pewien spór kompetencyjny, jeżeli chodzi o administrację i oddziały administracji, kto za co odpowiada, to pewnie Państwo też dostajecie te sygnały z mediów. No, chcielibyśmy ostatecznie wiedzieć, który z ministrów za co jest odpowiedzialny w tym rządzie. Dobrze, a więc jakie są planowane działania na rzecz środowiska w najbliższych latach? To jest pytanie dobre, o ile oczywiście mieszkańcy Polski zdecydują w najbliższych wyborach parlamentarnych, że partie opozycyjne będą współrządzić Polską i wtedy można mówić o wdrażaniu tych naszych pomysłów, bo to czy pakiet dla lasów, czy ten program nasz Polski przyjazny zwierzętom. No, przykład zwierząt zresztą świetnie obrazuje to, jak się zachowuje obecna ekipa, kiedy zaproponowano słynną pątkę dla zwierząt, a która nie znalazła jakby większości wśród samych pomysłodawców, tak? No bo przecież to ekipa rządząca zaproponowała te rozwiązania, a potem schowała ten projekt do szafy, bo we własnym klubie parlamentarnym nie znaleźli większości dla tych rozwiązań. Więc to wszystko zależy od tego, kto będzie odpowiadał za Polskę, kto będzie odpowiadał w Polsce za ochronę środowiska. I jeżeli będzie to nadal ta ekipa rządząca, to myślę, że sprawy ochrony środowiska nie będą priorytetowe. Tak bym to określił, żeby nikogo bardziej nie urazić, bo wiem, że rozmawiam z młodzieżą. Jeżeli natomiast za te sprawy byłaby odpowiedzialna Lewica, klub parlamentarny, który ja reprezentuję, to jak wiecie, my mamy to po prostu wpisane w program, to jest dla nas bardzo ważna rzecz. I ochrona lasów, ochrona zwierząt, ochrona powietrza, ochrona wód, to są sprawy priorytetowe. My uważamy, że należy dbać o to, ponieważ przyroda to nie jest coś, co powinno tylko i wyłącznie zaspokajać nasze potrzeby tu i teraz, ale jesteśmy też zobowiązani do tego, żeby zachować ją dla przyszłych pokoleń w stanie niepogorszonym. A na dzień dzisiejszy to, co się dzieje, pokazuje, że z roku na rok jest coraz gorzej. To, że w tym roku akurat mieliśmy przejściowe ochłodzenie, tak? Ten luty był całkiem sympatyczny, spadł śnieg, były mrozy sięgające kilkunastu stopni poniżej zera, czy tam 20 stopni poniżej zera, to teraz dla jakby obrońców tych teorii spiskowych, że nie ma ocieplenia klimatu, służy jako argument do tego, żeby udowodnić, że nic się nie zmieniło, a jednak się zmienia. No jednak się zmienia i wystarczy czytać się w czasopisma, w głos ekspertów, żeby wiedzieć, że ten klimat się zmienia i się idzie w bardzo niekorzystną stronę. Nasze rozwiązania służą temu, żeby rozwijać odnawialne źródła energii, żeby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony, to znaczy z poszanowaniem środowiska naturalnego. My to gwarantujemy. Obecna ekipa tego nie gwarantuje. Mhm. Wobec czego, jakie są cele ekologiczne teraz? Co jest robione dla poprawy środowiska w tym momencie? A co by było robione w przypadku wygrania wyborów przez ugrupowanie Lewicy? No jest plan, jakby taki polityka ekologiczna, jest plan obecnej ekipy rządzącej. No, każda jakby formacja ma swoje własne cele, własne priorytety. No, wydaje się, że to, co powiedziałem jakby wcześniej, że ten zrównoważony rozwój, takie odpowiedzialny sposób gospodarowania tymi zasobami, które mamy na dzień dzisiejszy, są kluczowe tutaj. Jeżeli będziemy podchodzili do tego właśnie w taki sposób, to jest szansa na to, żeby jakby nie niszczyć środowiska naturalnego, niszczyć przyrody, bo jesteśmy częścią tej przyrody, jesteśmy za nią odpowiedzialni, ale jesteśmy też jej częścią.
Mówiłem o, jakby o tych sukcesach, jeżeli chodzi o walkę czy o budowę infrastruktury kanalizacyjnej, o tym, że nie poradziliśmy sobie specjalnie na dzień dzisiejszy z ochroną powietrza. No, mamy też ogromny problem w Polsce z gospodarką odpadami, tak? W ogóle jest problem z tą gospodarką obiegu zamkniętego. Nie ma systemu kaucyjnego, który postuluje lewica. My chcielibyśmy, żeby każdą butelkę, czy to jest plastikowa butelka, czy to jest szklana butelka, ja uważam, że każde opakowanie plastikowe, kartonowe powinno być obciążone jakby tą opłatą kaucyjną z możliwością zwrotu do sklepu, gdzie ten zakup został dokonany. A w tej chwili owszem, jest segregacja, bo butelki wrzuca się osobno, mieszkańcy wrzucają osobno, osobno wrzucają plastik czy tworzywa, ale to wszystko jedzie z powrotem do sortowni, gdzie potrzeba ogromnej energii, pracy ludzi, niszczą się drogi, te samochody ciężarowe jeżdżą z tym towarem po całej Polsce, a uważam, że ta selekcja mogłaby się odbywać na miejscu, w domach i przy zaangażowaniu oczywiście sklepów, które w tym systemie kaucyjnym mogłyby funkcjonować. Nie ma tego, nie ma tego i tutaj o to mam ogromny żal do ekipy rządzącej. My chcielibyśmy to wprowadzić. To jest jako, myślę, jeden z przykładów takiego innego podejścia do ochrony środowiska i tego, w jaki sposób możemy przeciwdziałać tym negatywnym skutkom działalności człowieka, no, bo one są. A ile w Pana opinii mamy lat? Jaki czas? Za jaki czas będzie za późno? Będzie już punkt bez odwrotu w walce z klimatem? No to jest dobre pytanie i uważam, że już jest za późno, to znaczy przespaliśmy to. Ja nie mówię, że tylko i wyłącznie obecna ekipa rządząca jest za to odpowiedzialna. Nie, uważam, że przespaliśmy, że to już się wydarzyło, że teraz możemy tylko ograniczać te negatywne skutki, natomiast nie wierzę, że jesteśmy w stanie powrócić do tego, co było, nie wiem, 40 czy 50 czy 60 lat temu, do takiego stanu środowiska. Nie. Pewne rzeczy są już po prostu utracone. Teraz możemy tylko minimalizować skutki i nie można mówić o tym, że mamy 5, 10 czy 20 lat. Nie mamy tego czasu. No nie mamy tego czasu. No już jesteśmy, ta godzina 0 czy godzina 12 już wybiła 2 albo 3 dni temu, tak mówiąc obrazowo. Powiedział Pan o ochronie środowiska, a w jaki sposób obecny rząd i Pana komisja podchodzi do tematu ocieplenia klimatycznego? Już o ten temat był. Tak, znaczy w ogóle był ten plan polityki energetycznej Polski, który przedstawił w tej pierwotnym założeniu minister Kurtyka i on był bardzo sensowny, tylko że na ten moment ten plan jakby nie uzyskał akceptacji, chyba nie będzie wdrażany, bo widzę, że dokonywane są jakieś zmiany w tym pierwotnym dokumencie. Tak przynajmniej wynika z tych doniesień medialnych. Więc chodzi tutaj oczywiście w głównej mierze o odejście od węgla, tak? O tym, żeby ograniczyć konsumpcję tego węgla, no, ale też podchodzi się to po prostu od złej strony. Wydaje mi się, że odgórnie nie można jakby narzucić, że do tego i do tego roku będziemy wydobywali węgiel albo będziemy spalali węgiel, ponieważ takim zdroworozsądkowym, logicznym podejściem byłoby bardzo szybkie wdrażanie i rozwój tych alternatywnych źródeł energii, ekologicznych źródeł energii. Tak? I dopiero jakby potencjał tych alternatywnych źródeł może pokazać przy wzięciu pod uwagę, jakie jest zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną, może pokazać, kiedy te elektrownie starego typu będzie można wyłączać. No nie odwrotnie. No, nie można powiedzieć, że za 10 lat wyłączymy, bo w jaki sposób będziemy czerpali energię. Oczywiście jest pomysł, któremu ja osobiście się sprzeciwiam, budowy elektrowni atomowej w Polsce, ale to są gigantyczne koszty finansowe, gigantyczne koszty dla przyszłych pokoleń i ja osobiście nie zgadzam się za takim rozwiązaniem
problemu energetycznego Polski. Uważam, że powinniśmy stawiać na odnawialne źródła energii, na rozproszony system wytwarzania energii, tak żeby każde przedsiębiorstwo, każdy dom, każda szkoła, każdy budynek użyteczności publicznej, każda rzeka, która jest do tego przydatna, tak, nie wiem, można wykorzystać też nasze morze, tak żeby te rozproszone źródła wystarczały na zaspokojenie potrzeb energetycznych Polski, ale na pewno nie energia atomowa i na pewno nie odgórne zarządzenie, że w tym roku nie będzie nam już potrzebny, może tak, że w tym i w tym roku zamkniemy kopalnię, bo jakby zamknięcie kopalni jest rzeczą wtórną, rzeczą pierwotną jest zapotrzebowanie na węgiel. Co z tego, że nawet rząd zamknąłby w Polsce kopalnię, skoro importowałby setki tysięcy ton węgla z innych państw, tak? No to przecież to chyba nie o to chodzi. Więc jest ten program polityki energetycznej Polski do 2040 roku. My mamy swój jakby program stawiający na odnawialne źródła energii i wierzę, że jeżeli będziemy mieli szansę na współdecydowanie o tym, jak ma Polska wyglądać, również polska energetyka, to ten program zyska poparcie społeczne i głosy mieszkańców. No, chcielibyśmy jakby w sposób zrównoważony rozwijać Polskę i bez udziału elektrowni atomowej. Powiedział Pan o energetyce, a więc co, a teraz może tak z innego tematu, co zmieni się w Polsce na rzecz walki, co zmienia się w Polsce na rzecz walki z ociepleniem klimatu i dotkliwymi suszami? Wydaje się, że jest coraz większa jakby świadomość społeczna, w szczególności wśród młodych ludzi. Jakby jest... Są strajki klimatyczne w różnego rodzaju miejscowościach powoływane, młodzieżowe strajki klimatyczne, młodzi ludzie wychodzą na ulicę, mają świadomość tego, czego czasami nie mają osoby trochę starsze, czy mające na dzień dzisiejszy ster rządów w Polsce, jakby nie słyszą tego, są głuche często na te argumenty, a młodzież to dostrzega, tak, co się dzieje i... To, co się właśnie zmieniło, to jakby świadomość społeczna. Coraz więcej mówi się o tym, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą zmiana klimatu, jakie to negatywne skutki wywiera na środowisko, na nas. No kwestia chociażby, znowu jakby powiem o tym moim koniku, czyli o sprawach związanych z ochroną powietrza, gdzie według raportu lekarzy wynika, że około 45 do 50 tysięcy Polaków umiera w Polsce z powodu smogu, co roku. No to jest taka skala, to jest małe miasto, ludzie umierają z powodu smogu. I jakby ta świadomość jest coraz większa również dzięki pracy alarmów smogowych w różnego rodzaju miejscowościach. Tak? Jest bardzo mocny krakowski alarm smogowy, który, zresztą ogólnopolski alarm smogowy, publikują raporty na temat jakości powietrza, więc jest tutaj... duża zasługa organizacji pozarządowych, prywatnych osób, które starają się monitorować te negatywne zmiany w ochronie środowiska, czy w środowisku. I mówię, ogromne zaangażowanie młodzieży. Tego jeszcze kilka lat nie było temu, a teraz to zainteresowanie kwestiami środowiskowymi jest duże. I te naciski na polityków powinny być coraz większe, żeby dokonywać tych zmian. No bo kiedyś ci, którzy dzisiaj decydują, odejdą z tego świata, ktoś będzie musiał żyć tym, na tym świecie pozostawionym, zdegradowanym, o który nie dbają obecnie rządzący. A więc do ocieplenia klimatu, jakie akty prawne powinny zostać wprowadzone w związku z ociepleniem klimatu i z dotkliwymi suszami także? Znaczy powinniśmy w ogóle przystąpić do tego pakietu klimatycznego, tak? No, jest problem z tym, żeby obecny rząd Mateusza Morawieckiego, żeby te kwestie jakby ostatecznie rozstrzygnął i pozytywnie do tego podszedł. No, są rozwiązania prawne na świecie, w Europie, tylko po prostu trzeba zdecydowanych kroków w Polsce. Także tutaj nie trzeba niczego wymyślać. Trzeba po prostu powiedzieć tak, jesteśmy za ochroną środowiska, tak, wiemy, że ludzie szkodzą. Wiemy, że ludzie szkodzą przyrodzie i zobowiązujemy się do podjęcia tych działań, które są w tych dokumentach jakby określone. To tutaj krótko, bo tu wiadomo, co trzeba robić. No. Trzeba ograniczyć CO2
trzeba ograniczyć CO2, jeżeli chodzi o ocieplenie klimatu, to jest jasne. A to argumenty, że inni nie dbają o środowisko, no teraz już nie są takie mocne, bo wiemy, co się stało, tak, za prezydentury Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, jakie było odejście od walki o środowisko, a w tej chwili po zmianie prezydentury widać, jakie sobie nowa administracja stawia cele i te cele środowiskowe są bardzo ważne, bo to była chyba jedna z pierwszych decyzji prezydenta Bidena. O, nie słyszę teraz pana, nie słyszę. Pan o wylesianiu Polski i sadzeniu drzew w Sakramento. A jakie działania są podejmowane na rzecz polskich lasów, ale też rezerwatów, parków narodowych i chronionych terenów zielonych? No, w ogóle trzeba pamiętać o tym, że w Polsce jest ten program Natura 2000 i wszelka działalność gospodarcza, wszelkie jakby inwestycje powinny być zawsze zaopiniowane, biorąc pod uwagę program Natura 2000. No, wydaje mi się, że to jest chyba taka kluczowa sprawa, żeby przy różnego rodzaju inwestycjach mieć na uwadze właśnie te względy środowiskowe. Ostatnio z takich nowych rozwiązań jest na przykład walka o czyste powietrze poprzez zastosowanie materiałów, które pochłaniają CO2. Tak? No tylko jakby betonowanie placów miast z użyciem substancji, które pochłaniają CO2, nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest wspieranie zalesiania czy tworzenie takich rezerwatów, czy enklaw zielonych w miastach. Tak, no mieliśmy początkiem lat 90. wysyp, że wszyscy wszystko butanowali w centrum miasta. Również to dotyczyło Bielska Białej i wielu tutaj miejscowości wokół. A my chcielibyśmy, żeby te inwestycje, które są realizowane, zawsze realizować z poszanowaniem środowiska naturalnego i uwzględniając również to, że jakby drzewa stanowią część miasta, stanowią jakby ważne elementy krajobrazu miejskiego. No nie można je wycinać tylko i wyłącznie dlatego, żeby było, nie wiem, większa, jakby większa przestrzeń jakby na różnego rodzaju wydarzenia. Również przy inwestycjach jakby kolejowych, drogowych, no to mówię, słynna Lex Szyszko, no to jest ważne, żeby starać się w jak najmniejszym stopniu ingerować w przyrodę. No. No to są, wydaje mi się, ważne sprawy. Ważną sprawą jest też kwestia inwestycji, które realizowane są przez rząd. No, mieliśmy ostatnio realizowane inwestycje dotyczące melioracji i małej retencji. Przykład taki spektakularny jest w gminie Wilkowice, gdzie wybudowano zbiornik małej retencji. Tak fatalnie go przeprowadzono, te inwestycje, za wiele milionów złotych, że dzisiaj ten zbiornik jest rozbierany, tak? Czyli wydatkowano nasze wspólne publiczne środki finansowe na coś, co było albo źle zaprojektowane, albo źle wykonane. No na pewno nie zapewnia ta inwestycja w żaden sposób dostawy wody dla mieszkańców, a dzisiaj musimy za to płacić, a te środki finansowe można byłoby przecież wykorzystać na cele ekologiczne. Jakby warto, żeby o te środki finansowe publiczne w bardzo taki odpowiedzialny sposób dbać. I jak mówię, wszelkie inwestycje z poszanowaniem środowiska, tak żeby nie było takich spektakularnych, powiedzmy, zaniedbań, jak z jakimiś spotykamy się od czasu do czasu. Tak? Ten słynny zamek, tak, na jeziorze, gdzie bez żadnych zgód przeprowadzam tak ogromną inwestycję, która ingeruje w sposób okrutny w środowisko naturalne. Wspomniał pan o melioracji i retencji, a więc w jakim stanie znajdują się polskie rzeki?
i jakie są działania podejmowane w dbaniu o ich czystość? Właśnie, muszę powiedzieć, że polskie rzeki generalnie są w złym stanie. Tak? No, ja nie mówię, że bardzo złym stanie, ale są w złym stanie. Niewielki odsetek z tych wód kwalifikuje się do oceny dobrego. Większość to ma zły, bardzo zły stan. Tutaj w tych górnych biegach jeszcze nie jest tak źle, ale im dalej, tym gorzej. No, chcielibyśmy, żeby z tych czystych rzek mogli się cieszyć wszyscy mieszkańcy Polski. A o te czyste rzeki jest problem. Wydawane są, jak mówię, dużo inwestycji przeprowadziliśmy już, jeżeli chodzi o sprawę gospodarki wodno-ściekowej. Tutaj dużo się zmieniło, ale stan polskich rzek pokazuje, że jeszcze jest ogromna praca przed nami i na pewno nie można mówić o jakiejkolwiek satysfakcji. Chcielibyśmy, żeby te rzeki w końcu jakoś wyglądały, żeby każdy bezpiecznie mógł wejść do rzeki w lecie, zanurzyć się. A to wygląda dzisiaj, znowu jakby na swoim przykładzie powiem, że jeżeli ktoś chciałby wskoczyć do rzeki i pomorsować, to tak naprawdę musi iść wysoko, daleko w góry, gdzie jest jeszcze szansa, żeby skorzystać z czystej rzeki, ponieważ wejście do tych dolnych biegach, no, myślę, że może zagrażać zdrowiu. Tak to wygląda. Mamy po prostu zły stan tych dróg, zły stan tych rzek. I częściowo za to odpowiada, tak jak powiedziałem, kwestia jakby chociaż tutaj się poprawia, ale też trzeba pamiętać o tym, w jaki sposób zanieczyszczają rzeki producenci żywności też. No, też nie można o tym zapominać. Ważne jest to, w jaki sposób są nawożone grunty, czego się używa. Są oczywiście gospodarstwa rolne, które dbają o to, ale są też takie, które nie dbają, a to potem wszystko przecież spływa do rzek. I zanieczyszczenia są największą bolączką polskich rzek? Czy są jeszcze jakieś inne? No, też zanika ta bioróżnorodność, wymieranie gatunków, no to są wszystkie rzeczy takie, które jakby są następstwem tych zanieczyszczenia rzek. Tak? No, ale pierwotna sprawa to jest regulacja, chociaż tutaj uważam, że pewne działania regulacyjne trzeba podejmować. No to są te dwie. Bo cała reszta jest wtórna. No, cała reszta jest wtórna. No i oczywiście te inwestycje, tak? No, duże inwestycje, które są realizowane w pobliżu rzek. Nie wszystkie miasta mają takie szczęście, jak chociażby Bielsko-Biała, które ma fantastyczne ujęcie wody pitnej w Dolinie Wapienicy. No, ale to jest jeszcze inwestycja, która była realizowana za prezydenta Mościckiego i dlatego no, tutaj mieszkańcy Bielska-Białej są wygrani, ale mieszkańcy innych miast też mają prawo żądać, żeby ta woda dostarczana dla nich też była czysta. A więc zaczynając nowy temat, jakie działania są prowadzone na rzecz ochrony dzikich gatunków zwierząt? Mamy sukcesy na pewno w pewnych obszarach. No, takim dobrym przykładem jest ochrona wilka, gdzie można się pochwalić. No, jest też w Polsce kilkaset gatunków zwierząt jakby chronionych. Tak samo myślę, że tutaj jest zabezpieczone niezłe finansowanie na tą ochronę, ale jest sporo gatunków jakby zagrożonych. Wydaje mi się, że to, co jest ważne, to żeby w szczególności w tych obszarach objętych ochroną Natura 2000, w rezerwatach przyrody, ta ingerencja człowieka była jak najmniejsza. No, my chcielibyśmy, żeby tych parków było zdecydowanie więcej i te, które jakby na dzień dzisiejszy już są ustanowione, to żeby poważnie rząd podchodził do tego, co tam się dzieje. Tak? No,
Puszcza Białowieska w naszym na przykład, to jest taki najbardziej widoczny przykład. Uważamy, że ten obszar w całości powinien być chroniony, tak? A w tej chwili częściowo wykonuje się tam po prostu normalną gospodarkę leśną. No, uważamy, że to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, że to nie jest dobry pomysł. No nie można chwalić się tym, że nie wiem, Lasy Państwowe notują rekordowe wpływy, gdzie kosztem tych wpływów właśnie jest wycinka lasów i kilkusetletnich drzew. No to przecież nie w tym kierunku to powinno iść, bo jak mówię, no jesteśmy też odpowiedzialni za to, w jakim stanie to środowisko zostawimy kolejnym pokoleniom, tak? Ile gatunków przetrwa i w jakim stanie będzie nasze środowisko za kilka, czy za kilkanaście, czy za kilkadziesiąt lat. Nie może być to przysłonięte jakby takim doraźnym interesom ekonomicznym, chociaż jest pokusa, oczywiście jest pokusa dla rządzących, żeby eksploatować w nadmiernym stopniu nasze lasy chociażby. Wspomniał Pan o polskich lasach, polskim zasobach drewna. A jak wygląda polska gospodarka energetyczna? Jak wygląda tutaj sytuacja? To też już jakby mówiliśmy trochę o tym, tak? Że my mamy generalnie w złym stanie są jakby sieci do przesyłania energii w Polsce. I tutaj są spore straty na tych przesyłach, ale jakby problemem jest zastąpienie tych tradycyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, czyli tych elektrociepłowni opartych na węglu, na inne źródła. Tak? Ale to jest jakby proces długotrwały i moim zdaniem należałoby to, co sygnalizowałem, najpierw przedstawić, jaką my mamy wizję rozwoju alternatywnych odnawialnych źródeł energii, a później dopiero w kolejnym kroku mówić o odejściu jakby od węgla, bo to nie jest żadne rozwiązanie, że my zamkniemy kopalnie w Polsce i będziemy setki tysięcy ton węgla sprowadzać z innych państw, z całego świata. Tak? Zresztą tak się dzieje, bo sprowadzamy ogromne ilości z zewnątrz, więc nie chcę już tego powtarzać, tak, o czym mówiliśmy, czyli na pewno poprawa linii przesyłowych, na pewno świetnym rozwiązaniem jest wytwarzanie energii elektrycznej w miejscu konsumpcji, czyli rozwój tego programu prosument, ale ja mówię nie tylko i wyłącznie o odbiorcach indywidualnych, producentach indywidualnych, ale o przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych. Ten rozproszony system jakby produkcji energii elektrycznej uważam, że najbardziej racjonalny i bezpieczny z punktu widzenia interesów Polski. Dowiedzieliśmy się właśnie, jakie działania są podejmowane przez rząd w celu ochrony środowiska i jakie są plany. A co robi Pan jako obywatel w celu ochrony środowiska oraz co może zrobić każdy z nas w takim celu? No jasne, to można zacząć od tych spraw, które dotykają każdego z nas, czyli od kwestii gospodarki odpadami. No, ja wiem, że ten system nie jest efektywny na dzień dzisiejszy. No, rodzina kilkuosobowa wydaje na gospodarkę odpadami około 100 zł miesięcznie. To jest bardzo dużo. W sytuacji, kiedy przy wprowadzeniu systemu kaucyjnego można byłoby ograniczyć te odpady, które oddaje się do zakładów gospodarki odpadami, naprawdę do minimum, tylko i wyłącznie skupiając się na tych rzeczach niesegregowalnych. Tak? No, przecież i plastik, papier, metal, to wszystko w systemie kaucyjnym może funkcjonować, czy butelki. Nie trzeba tego po prostu tonami wozić, więc to możemy robić, ale oczywiście rząd też musi dawać jakieś instrumenty obywatelom, a nie tylko podnosić ceny. Tak? No to do niczego się nie sprowadza. To oczywiście zwracanie uwagi na to, jakiego źródła ciepła używa się w domu, tak, co się spala w domu, jest, ja powiem tutaj o województwie śląskim, jest uchwała, która zobowiązuje jakby do wymiany tych tradycyjnych źródeł ciepła na ekologiczne, jest sejmikowa uchwała antysmogowa. Są rozwiązania takie jak na przykład w Krakowie, które
też bardzo skutecznie jakby ograniczyły niską emisję w mieście. I to jest to, co możemy robić. To jest również jakby wrażliwość władz samorządowych, poszczególnych lokalnych władz samorządowych. Zresztą samorządy reagują na te sprawy, bo obywatele też jakby dopominają się, bo to jest prawo każdego człowieka do czystego powietrza. I coraz więcej samorządów korzysta z dronów, które sprawdzają, co wydziela się z kominów. No, ważne jest ta jakaś odpowiedzialność społeczna. No, warto czasami, jeżeli sąsiad nie reaguje i dalej pali odpadami, to jednak powiadomić straż gminną, straż miejską, żeby temu przeciwdziałać. Ale trzeba też pamiętać o tym, że część osób jest jakby wykluczonych ekonomicznie i przejście na nowy system, na nowe źródło ciepła, na nowy piec może być dla nich barierą taką nie do pokonania finansową, tak? Czy podłączenie do sieci ciepłowniczej, czy przejście na odnawialne źródła energii. Owszem, są programy, ale też nie wszyscy są w stanie jakby z nich skorzystać i wydaje się, że właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, żeby gminy w większym stopniu, czy były wręcz odpowiedzialne za te programy, jak czyste powietrze, czy stop smog. Zobaczymy, co to z tym stop smog, bo dzisiaj miała być informacja, jak ma wyglądać ten program. Dzisiaj 1 marca, jakby ktoś to odtwarzał. Więc możemy sporo zrobić. Warto zwracać uwagę też, co się dzieje w naszym otoczeniu, ale też no to będzie takie przesłanie jakby polityczne. Warto też wybierać czy stawiać na takie ugrupowania, które jednak te kwestie środowiskowe uważają za jeden z priorytetów, a nie traktują to jako margines spraw, którymi powinien się zajmować rząd. Pod naszą transmisją na Facebooku pojawiło się takie pytanie. Czy komisja pracuje nad nowymi programami finansowania ochrony środowiska? Komisja generalnie opiniuje te dokumenty, które przedstawia rząd. Oczywiście wychodzi też z własnymi postulatami. Kwestie związane z ochroną środowiska zawsze są jakby w centrum zainteresowań i mojego klubu, i moim jakby osobiście. Ja sam zgłosiłem szereg poprawek środowiskowych dotyczących środowiskowych, które chciałbym, żeby były finansowane z budżetu 2021, z tegorocznego budżetu. Niestety te poprawki, które zgłaszałem, no, nie znalazły uznania większości parlamentarnej, obecnej ekipy rządzącej i wydaje mi się, że no, kluczowe jest jednak to, kto odpowiada za środowisko, kto rządzi Polską, czy to jest ekipa odpowiedzialna i dbająca o ten stan środowiska, czy też nie. Ja osobiście uważam, że właśnie te stacje monitorowania jakości powietrza powinny być zapewnione mieszkańcom, żeby wiedzieli, w które dni mogą bezpiecznie być na zewnątrz, w które dni można puścić dziecko do szkoły, a w które dni nie. Co więcej, uważam również, że właśnie jeżeli chodzi o finanse, no to co rząd obiecał, te 103 miliardy złotych na ochronę środowiska powinno być dotrzymane, więc to jakby nawet nie chodzi o to, żeby szukać nowych źródeł finansowania, chociaż takie też składałem, żeby zwiększyć dla województwa śląskiego środki finansowe na walkę o czyste powietrze, ale to nawet nie chodzi o te nowe źródła, tylko żeby rządzący dotrzymali słowa, które kiedyś już dali, że takie finansowanie będzie dostępne. Uważam, że w tej sprawie jeszcze jest jakby dużo do zrobienia, ale najważniejsze, żeby zaczęli dotrzymywać słowa. Jak będą dotrzymywać słowa, to jest szansa na zmianę. No, muszę powiedzieć, że pewnym takim pozytywem jest ta nowa ewidencja budynków, które są odpowiedzialne za niską emisję. Teraz główny inspektor nadzoru budowlanego i gminy we współpracy z gminami tą ewidencję ma stworzyć. No, czekamy też na to, kiedy to będzie stworzone, tak żeby mieć to podstawowe źródło informacji, gdzie to wsparcie w pierwszej kolejności powinno być kierowane. Także no, trzeba mieć jakby świadomość tego, tych realiów przy tworzeniu budżetu, tak? I tego, w jaki sposób rząd do tego podchodzi. No, są
Wydaje się, że ochrona środowiska nie jest priorytetem tego rządu. Tak, tak, tak powiedział, żeby też jakby nie urazić, wiedząc, że odbiorcami są młodzi ludzie. Dobrze, to już wszystkie pytania. Serdecznie dziękuję panu za udział w dzisiejszym wywiadzie i w imieniu całego zespołu ekologicznego, nie tylko w teorii, życzymy panu samych sukcesów zawodowych oraz wytrwałości w walce o ekologiczne dobro naszego kraju. Pozdrawiamy i życzę miłego wieczoru. To ja mam zaproszenie też. Ja mam też zaproszenie, jeżeli byście chcieli obserwować to, co się dzieje na parlamentarnym zespole antysmogowym, czy na Komisji Ochrony Środowiska, to na zakładce sejm.gov.pl, jak Państwo wejdziecie, czy do właśnie na Komisję Ochrony Środowiska, czy na parlamentarny zespół antysmogowy, zawsze jest link do transmisji. Można zobaczyć, co się dzieje, można obserwować. A w przypadku parlamentarnego zespołu antysmogowego, jeżeli wcześniej wyśle się pytanie, to można również osobom odpowiedzialnym z rządu zadać pytania dotyczące tego, w jaki sposób planują dbać o to czyste powietrze. Także też serdecznie zapraszam. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Też jeszcze raz. Dziękuję, spokojnego wieczoru życzę. Do zobaczenia, miło było. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dzięki.